Chcemy pokazać, że ważne jest to, kogo będziemy wybierali i kto będzie naszym przedstawicielem w przyszłym Parlamencie Europejskim. Jedziemy pod hasłem: "Odgłosuj ich", a więc zagłosuj na tych, którzy zawsze walczyli o bezpieczeństwo żywnościowe, o europejskie rolnictwo, a nie głosuj na tych, którzy są temu przeciwni. Mówią zebrani dzisiaj w Brukseli rolnicy. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Dzisiaj w Brukseli odbył się kolejny już ogólnoeuropejski protest rolników, w którym udział też brali polscy gospodarze jako jedna z liczniejszych grup na byli nawet rolnicy z grupy ORKA, dokładnie ci sami, którzy jeszcze nie tak dawno prowadzili strajk głodowy w Sejmie. My, jako jedyny związek, oddajemy życie za te poglądy rolnicze. Nie promujemy się, nie ma u nas liderów, którzy prą przed kamerę. Tu liczy się tylko interes rolniczy, mówił Mariusz Borowiak. Domagają się oni całkowitego wyrzucenia Zielonego Ładu do kosza, i dopiero po jego usunięciu chcą usiąść do stołu i pracować z rolnikami nad kształtem nowym przepisów. Poza tym, rolnicy chcą badań produktów wjeżdżających do kraju, a nie tylko kontroli na granicy. Chcemy, aby Europa odrzuciła Zielony Ład, ponieważ nie jest on realistyczny, mówili zebrani na miejscu protestujący. Według medialnych informacji, dzisiejszy protest w Brukseli nie jest tak dużym wydarzeniem, jakim się spodziewano, że będzie. Organizatorzy szacowali, że na miejscu obecnych będzie ponad 20 tysięcy rolników, jednak finalnie okazało się, że liczba uczestników to około 2000, co i tak nie jest najgorszym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że część demonstrujących to przyjezdni z innych krajów. Obecnie Bezpieczeństwo Europejczyków dbamy także my, europejscy rolnicy. To my, bez względu na pogodę, sytuację polityczną i gospodarczą, pełnimy szalenie istotną rolę. Dbamy o to, żeby Wam, mieszkańcom Europy, nie zabrakło żywności i produktów rolnych, mówią rolnicy. Celem dzisiejszego protestu na chwilę przed wyborami jest, tak jak organizatorzy sami mówią, wyeliminowanie niewybieralnych, trujących, zielonych komisarzy Unii Europejskiej i najwyższych polityków, którzy niszczą gospodarstwa.